Trochę wieje, ale to nic, nie jest to zimny wiatr. Tutaj muszę uważać, bo metalowe te są pod spodem. Zborniki, jak zaczepię magnesem, to już będzie po nim. Będzie trzeba łodzią przypływać po niego. Dobra, to zobaczyska przy jakichś fantach. Pierwszy rzut i mamy pokryweczkę od słoika. Taką gumkę. I kawałek blaszki. Rzucamy dalej. Kolejna gumka. Ale już do niczego to się nie nada. Dobra, lecę. Idzie coś ciężkiego. Zobaczymy, co to będzie. Ale czuję spory opór. O kurczę. I cóż to będzie? O, kawał złomu. Już widzę. O. Taki schaboszczak. Taki kawał grubego złomu. Super, o to chodzi. Co rzut, to coś wyciągamy. I teraz proszę bardzo, taki jakiś pręt wygięty, ale to nic. Tu jaki piękny woblerek. O, proszę bardzo. Piękny. A, w środku ołów dla obciążenia, do ciążenia. Super. I o to chodzi. I liczę na więcej takich tutaj. Tutaj za sandaczem też stają. Dobra. Rzucamy dalej. Tym razem taka blaszka skorodowana już mocno. Ale zobaczymy, jak opukamy, może jeszcze coś z tego będzie. Czyli tutaj do. Ale takiego czegoś to jeszcze nigdy nie. Patrzcie. Haczyk jeszcze z kawałkiem dżdżownicy. Dżdżownica dla rybek. Haczyk do kasty. Tu jeszcze drugi? Nie. Myślałem, że jeszcze drugi haczyk już zdemelowany. A nie, tu jeszcze blaszka, jeszcze jedna, ale o. Już przeżarta. O. Z tego to już nic nie będzie. Rzucamy. Tym razem mamy taki pręcior. I zaplątała się taka blaszka od obrotóweczki. Ale już bez kotwicy, sama blaszka. I jakieś tam pręty. Taki kawał pręta gwintowanego. Śruba jakaś. I tutaj w całkiem niezłym stanie nakrętka. Dobra, do kasy. Tym razem taki kawał szpadla wyszedł. Bez trzonka. Zwierzątka z powrotem do wody. A szpadel do kasty. Tyle na razie mamy. Jest dobrze.
i mamy jakiś ciężar na linie. Taki kątowniczek. A nawet teowniczek. Gruby złom. Dobra. Taki zaczep. Kupę żyłek na nim. Pręt zbrojeniowy. O, tu gumka jest, proszę bardzo. O. Kolejny wędkarski gadżet. Ołów. Dobra, puszczamy zwierzątka i rzucamy. Idzie coś na grubo. Ale nie wiem, czy to wyciągnę, bo tutaj przed nabrzeżem są metalowe jakieś rzeczy, po których magnes mi się ślizga i nie wiem, czy tutaj nie odczepi się to coś. O, już właśnie chyba... Nie, jeszcze mam. Próbuję to górą brać. Idzie, idzie. O, chyba się... Tutaj pozbędnie jest uratowany. Dobra, to już jest moje. A to jest, ale rura. To ja ją sobie od razu wypłuczę. Kawał rury, nie wiem, czy już widzicie. O, taki. I oczywiście kolejne dwie nawet gumki, proszę bardzo. Jedna. I druga. Starsza. Taki zaczep. Stoi i się suszy. Ok, lecimy. Ale grubas. Piękne. I kolejny kawałek gumeczki. O, koniówka. Piękna blaszka Gerlach. To nie, to kurde z widelca albo z noża zrobione. Niesamowite. Przecież Gerlach nie robił sprzętu wędkarskiego. Tak, to ktoś zrobił sobie albo z widelca, albo z łyżki, czy tam z noża. No, no tak, kiedyś w sklepach nie było takich rzeczy. Wędkarze musieli sobie jakoś radzić sami. Teraz to na półkach wszystko jest. Tylko mieć kasiorę. A kiedyś miałeś kasiorę, a i tak nie mogłeś kupić, bo nie było. Chyba że do odpowiedniej grupy należałeś, to wtedy miałeś wszystko. Dobra, nieważne. Rzucamy. No mam jakiś potężny ciężar. Mam nadzieję, że dam radę go wyciągnąć. O nie, nie dam rady, obsunie się. Ale to jest, co to jest. To jest chyba z betonem coś, gdzie tam drabinki są. Widzicie to? Kawał żelastwa, ale nie wiem, co to jest. Próbuję to doholować do drabinek. Uch.
kurde, przydałby się teraz ktoś z drugim magnesem. Patrzcie, tam jest coś. O! Jak się położę, to może już sięgnę. O! Obsuwa się. Co to może być? Nie, nie sięgnę. Powolutku może? Może? Ale! Wpadło! Ale to nic, spróbujemy. Dobra, włączę się, jak to wyciągnę. Mam to na magnesie. O, spróbuję do tego niższego nabrzeża i tam powinienem sięgnąć już ręką. Ale czy mi się to uda doholować? No nie bardzo. O, idzie, 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 idzie. Dobra, jest moje. To patrzymy, co to jest. Jakaś barierka. Ej, magnes, chodź tu. O, takie. To będzie jakaś barierka. Znaczy część barierki. Mam nadzieję, że nie zaniosę to tam dalej od wody, to może już nie wróci do wody. A w międzyczasie jeszcze wyłowiłem taki, o, też grubasek. O, laska Mikołaja. Dobra, rzucamy dalej. Grubaski wpadają kolejne. Tu jakiś kawałek łańcucha i taki, takie żelastwo. Dobra. O, gumka, gumka? Nie. Dobra. Do kasty. Na grubo dzisiaj. Dzisiejszy dzień jest super. Patrzcie, tutaj magnes. Pyk, pyk, pyk. Pusto, pusto. Idzie lina. I proszę. Na linę. Taki wobec się wczepił. Super. Drugi taki wobec. Prawie, no nówka, no. Elegancie. Dobra, wrzucamy. Jeszcze jedna blaszka. Myślę, że da się ją odratować. Taki zestaw, śruba, tu jakiś klin, blaszka i nawet, proszę, od jakiegoś silnika, wirnik. A gdzie? To będzie od wiertarki. Chyba. O. W każdym razie od jakiegoś urządzenia. Suma kilku rzutów. Trochę dalej od mostu.
pręt zbrojeniowy, taki pręt, gwoździe, takie coś i blaszka. Wracam pod most, jeszcze tam trochę porzucam i będę się zawijał. Patrzcie na to. Niestety oczywiście. No to jesteśmy w garażu już. Będziemy się podsumowywać. Padły mi dwie kamerki, to znaczy jeden telefon i kamerka. Kręcę drugim telefonem. I cóż to wpadło. Tak jak widzieliście. Kupę złomu grubego. Teraz jak nagrywam to podsumowanie, to nie wiem, czy ostatni fant mi się nagrał na kamerce, także pokazuję go. Oto on, taki grubas. I to jest od rusztowania. Ten most tam był malowany i to jest od rusztowania. Było w wodzie. Porzucili, no to wziąłem. Tamta barierka, co tam taką długą wyciągnąłem, to też okazało się, że to też było od rusztowania, no ale tamtego to już nie zmieściłem do samochodu, zostało. Pewnie ktoś inny sobie weźmie. I z rzeczy ciekawych, no to oczywiście te dwa woblerki, no to mistrzostwo, prawie nowe. Jakieś tam blaszki do restauracji, gumki, no to raczej nic z nich nie będzie, ale wziąłem. No i ta blaszka tutaj. Jeszcze tam wrócę kiedyś. Czemu nie, skoro takie grubasy wychodzą, to jeszcze tam wrócę porzucać. A tymczasem dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia.